No i teraz muszę was zaskoczyć. Zrobiliśmy sobie pranie. Nie mogliśmy się do tego przyzwyczaić. Na kempingu, na którym nie można było robić serwisu. Tylko uważaj, bo tam jest jakaś taka straszna... Wiem. ...wyrwa. No tylko co? Czemu my tu idą? No i teraz szybki update naszym ołówkiem po mapie. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Pewnie sobie teraz myślicie, że jesteśmy znowu na pięknej, dzikiej miejscówce. No i teraz muszę was zaskoczyć. Otóż nie. Jesteśmy na marokańskim kempingu. Hej! Hej! Jak tam było? Super! Prysznic wieczorem, prysznic rano. Człowiek po prostu szybko przyzwyczaja się do luksusu. Jak tam nasze pranie? No właśnie, skorzystaliśmy również z okazji, że mamy dostęp do sporej ilości wody i zrobiliśmy sobie pranie, którego no nie można zrobić gdzieś w pralni, bo są to swetry jakieś wełniane i słuchajcie, wczoraj po południu robiliśmy to pranie i dzisiaj już jest suche. Jest bardzo suche powietrze, ale a propos powietrza, a propos kempingu, zaraz wam wszystko opowiemy. Tak naprawdę, to dzisiaj właśnie stwierdziłam, że człowiek bardzo szybko się adaptuje do różnych warunków, bo jak przyjechaliśmy do Maroko, to temperatury tak oscylowały od 6 stopni w nocy do 16 w dzień i używaliśmy wtedy często ogrzewania, wieczorem i nad ranem sobie włączaliśmy. Później już te temperatury troszeczkę poszły do góry, 12 stopni w nocy, 18 w dzień, więc staraliśmy się ogrzewania już nie włączać, bo powietrze jest tutaj bardzo suche i my po tych kilku miesiącach na wyspach, gdzie jest duża wilgotność, nie mogliśmy się do tego przyzwyczaić. Strasznie nam tutaj wszystkie śluzówki zasychały, więc staraliśmy się tego ogrzewania używać jak najmniej. No a teraz, jak mieliśmy 16 stopni w nocy dzisiaj, to po prostu było tak gorąco, że no, spaliśmy odkrycie, jakby to były jakieś upały tropikalne. A jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to zaczęłam już stosować marokańską technikę, czyli olej organowy. Jest to czysty olej organowy. Używam kropelkę. Wcieram wilgotne włosy. Czujesz różnicę, nie? Bo już mówiłaś mi. Tak, bardziej miękkie są i tak się nie puszy. Oczywiście nie w skórę, tylko końcu. Dobra, włosy wysuszone. Zazwyczaj jak jest ciepło, to nie używam suszarki, ale ostatnio byłam chora, więc wolę trochę podsuszyć, żeby mnie znowu nie przewiało. No, a dlaczego jesteśmy w ogóle na kempingu? Otóż po drodze zaczynają się już tutaj problemy z wodą. Jesteśmy już tutaj daleko na południe i jadąc mijaliśmy różne źródełka wody i były one po prostu nieczynne. Krany były wykręcone, no i nie działały. Było sucho. Dokładnie. Dojścia wody nie było. I na wielu domach są również zbiorniki z wodą, takie duże, po 1000 litrów na dachach i nie wiem, czy im ktoś tą wodę tankuje, czy może po prostu jest to deszczówka, no ale widać, że ewidentnie ludzie po prostu mają tutaj problem z wodą. No, także już nie prosiliśmy nikogo i nie nadużywaliśmy ludzkiej życzliwości, tylko przyjechaliśmy na kemping, zrobić serwis, napełnić wodę, wykąpać się, zrobić pranie. No i zaraz wam ten cudowny kemping pokażemy, ale najpierw musimy coś zjeść, bo jesteśmy głodni i nie jedliśmy jeszcze śniadanie. Dokładnie. Widzę, że Paweł już ugotował jajka, jak ja brałam prysznic. Kawka też już jest zaparzona. Także śniadanie prawie gotowe. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. No oprócz jajek mamy dzisiaj marokańską sałatkę. Odtworzyłam tak podobnie jak jedliśmy gdzieś w barze i powiem wam, że ja taką sałatkę marokańską no to jem już od wielu lat. Jest to pomidor, papryka, cebulka, tylko że tutaj dodaje się olej arganowy, a ja zawsze robiłam z oliwą z oliwek, ale ta jest równie pyszna jak nasza polska. No i talerzyki mamy z safi.
co używamy. Jeszcze się nie potłukły. No, po tych ostatnich wertepach, gdzie dużo rzeczy nam na przykład nawet z szafki wypadło, to talerzyki przeżyły na szczęście. No i kolendra oczywiście robi robotę w tej sałatce. Marokański chlebek, też bagietki udało nam się tutaj kupić. No i marokańskie jajka oczywiście z majonezem. Zgadnijcie z jakim. Śniadanie z widokiem takim, że aż nie można się oderwać, ale tak. Trzeba się wziąć za sprzątanie. A tam w tle widzicie niemieckich emerytów. Kład, dwie ciężarówki, tak sobie tutaj jeżdżą, podejrzewam, po całej Afryce. No i co tam? Boże, jaki tu jest bajzel, nie wiem na co się zabrać. Dawaj, dawaj, Monia. Jeszcze mamy miodek. No, właśnie nie wiemy, czy jest oryginalny, czy nie. Ale raczej tak, ma taki bardzo kwiatowy smak. Jest przepyszny. 30 dirhamów kosztował. Dobra. Co ostatnio gotowałaś i nam przestała kuchenka działać? Mleko mi wykipiało. No właśnie. Muszę to naprawić teraz, bo nam nie chce odpalić gaz. Gaz. No ale wiecie jak to jest, mleko nie kipi, dopóki się na nie patrzy, a wystarczy tylko po prostu na sekundę się odwrócić i syru, już wykipie. I Paweł ma robotę teraz, śrubokręt odkręcamy, czyścimy. Nie będzie ci się nudzić. Pachnące i czyściutka. Na chłodne wieczory, może na pustyni jeszcze będą chłodne wieczory. Dajcie nam sekundę i zabierzemy was na wycieczkę po marokańskim kempingu. No a teraz pokażę wam, jak wygląda marokański kemping, na który się zdecydowaliśmy. Tam stoi nasz ciapek. W ogóle tutaj jest tak fajnie ten kemping zrobiony, że jest kilka poziomów. My stoimy praktycznie na tym najniższym, aczkolwiek jeszcze tam niżej można zjechać, ale już tam nie zjeżdżałem. Ogólnie kemping wygląda jak wszystkie inne kempingi w Europie. Tutaj mamy blok z toaletą, z łazienką. Jest tu jeden prysznic, jedna toaleta. Możemy tam opróżnić naszą toaletę kamperową. Możemy tam sobie zrobić jakieś zmywanie, bo są tam normalnie zlewy. Uzupełnić wodę, jak ktoś potrzebuje. Idziemy teraz na wyższe pięterko. Zobaczycie, jak tam wyglądają te parcele, gdzie można parkować kamperwany. Na kolejnym poziomie również znajdują się bloki prysznicowe. Właśnie w tych budynkach jest po 3, po 4 takie kabiny, gdzie można wziąć prysznic, są również toalety. No także powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, ile jest tutaj właśnie i prysznicy, i toalet. Nie trzeba nigdzie daleko chodzić, bo tam jeszcze jedno pięterko jest. No jakbyśmy byli na dole i by było tylko tam na górze, no to już by było trochę słabo chodzić pod tą górkę codziennie. No, niektórzy kamperowicze mają niezłą fantazję. Tutaj na górnym pięterku mamy takie parcele porobione. Niezbyt nam się tutaj to podoba, bo tak każdy stoi obok siebie. Miejsce serwisowe wygląda tak jak większość miejsc serwisowych, czy we Francji, czy w Hiszpanii. Tu mamy miejsce do spuszczenia szarej wody. Tam opróżniamy toaletę i mamy również możliwość zatankowania wody do naszych zbiorników. Także bardzo, bardzo fajnie jest tutaj to zorganizowane. No, na tych górnych poziomach tego kempingu mamy możliwość podłączenia się do prądu, do wody na stałe, także o te rzeczy nie musimy się martwić, będąc tutaj na górze. Dodatkowym plusem mieszkania na górze są drzewa. Podczas upałów mamy trochę cienia. Jesteśmy na kempingu Terre di Ocean. Zapłaciliśmy za jeden dzień 110 dirhamów. Jest tutaj możliwość zrobienia prania za 50 dirhamów. Zostawiamy ciuchy i po prostu za parę godzin odbieramy. Zdecydowaliśmy się na ten kemping z tego powodu, że byliśmy wcześniej na dwóch kempingach. Na jednym nie można było robić w ogóle serwisu, trzeba było zostać tylko na noc i cena to było 160 dirhamów. Na drugim kempingu
Można było zrobić serwis za 100 dirhamów, a tutaj mamy nocleg, możliwość skorzystania z prysznica, zrobienia prania, napełnienia zbiorników wodą, zrzucenia toalety i za to wszystko płacimy 110 dirhamów. Także wydaje mi się, że warto. Drugą rzeczą, która przemówiła za tym, żeby tutaj zostać, było miejsce. Pan nam na kamerze pokazał miejscóweczkę właśnie na brzegu tego klifu. W ogóle cały tutaj ten kemping jest monitorowany. Także no, można się czuć tutaj na pewno bezpiecznie. Na kempingu tym jest również restauracja, jest również basen, z którego możemy korzystać czy podczas pobytu tutaj. No i, że tak powiem, największym plusem tego miejsca jest ten widok. To najbardziej przemówiło do nas, żeby tutaj zostać. Także tak wygląda kemping tutaj w tej miejscowości, w tym miejscu. Wszystko jest bardzo czyste, bardzo zadbane. Może nie wygląda to jakoś super ekskluzywnie, ale wszystko naprawdę działa i widać, że ludzie dbają o to, żebyśmy my, goście, czuli się tutaj bardzo komfortowo. Także ja już jestem prawie przy naszym banie i zabieramy się stąd, bo do 12 trzeba się już stąd, że tak powiem, wyprowadzić. Więc jechałem z ulicy. Zobaczymy, czy uda nam się gdzieś zaparkować z widokiem na plażę, bo miejsce jest bardzo, bardzo fajne. Miejsce jest super, rosną drzewka. Arganowe to są chyba, nie? Tak, ale chyba takie zdziczałe trochę. Tak, takie one są strasznie kujące. I mamy trochę zieleni. I trochę cienia, bo dzisiaj to już nam w samochodzie pokazuje ile? No pokazywałem, jak tam staliśmy na słońcu 31, teraz 25. No to i tak, no nas taki szok termiczny można powiedzieć. Super, tylko właśnie drzwi nie w tą stronę. Tak. Musimy zrobić oberka. Tylko uważaj, bo tam jest jakaś taka straszna wyrwa w ziemi, żebyśmy tam nie wjechali. W ruch. Spadamy trochę na lewą stronę. Jedziemy na najazdy i będzie ok. Mamy to! Idziemy zaraz na plażę się opalać. No i teraz szybki update naszym ołówkiem po mapie. A więc miejscowość Essaouira. Tutaj Monika była chora. Tu spędziliśmy prawie 6 dni. Ruszyliśmy na południe do miejscowości Imsuane. Kolebka surferów, mnóstwo pięknych, cudownych plaż, ale my ten czas spędziliśmy na klifie z widokiem właśnie na tą miejscowość. Ruszyliśmy na południe, w stronę Agadiru, ale do Agadiru nie dojechaliśmy, ponieważ kilometry piaszczystych plaż, cudownych lasów arganowych zatrzymały nas w miejscowości Amenas. Tutaj teraz właśnie jesteśmy. Wyobraźcie sobie, że już jesteśmy w Maroku miesiąc czasu i przejechaliśmy z Ceuty całe zachodnie wybrzeże, prawie całe zachodnie wybrzeże, aż dotąd. No i cześć Moniczka, a co ty tam robisz? Spaghetti robię na obiad, od rzeźnika, świeżo zmielone. Ukroił nam tak z nogi wołowinkę i od razu zmielił, także mamy jakieś pomidorowe pasaty. Tak, za 70 deko zapłaciliśmy 70 dirhamów jakoś, nie? Tak, tak około 100 dirhamów kosztuje tutaj kilogram wołowiny. Ale fajnie, że od razu mieli, to mi się podoba. Co, będziemy mieli taki makaron, spaghetti, chili? Tak. Fajnie. No dobra. Makaron, chili ostry. A mięsko będzie na ostro czy na ośro? Na ostro. Wow.
Mam nadzieję, że się dzisiaj nie przytkiłem, bo spędziliśmy parę godzin na plaży, ale nie wiem jak wy, ale ja mam zawsze tak, że jak troszeczkę posiedzę nad morzem, to potem jestem taki głodny, że aż mi jest niedobrze i słabo i nie mam siły wtedy gotować. Zawsze Monika musi gotować. Dobra wymówka. Ale pyszne jest to mięso, jest takie soczyste i w ogóle nie wydziela wody podczas smażenia. No w ogóle nic. Nic, zresztą ja nigdy nie lubię nawet zapachu takiego, jak się smaży takie mięso. Zawsze dopiero jak dodam sos i tak dalej, to wtedy mogę to jeść. A to po prostu tak pachnie i tak smakuje, że mogłabym już teraz to podjadać. No. Poczekamy na makaronik. Zobaczyłem tą plażę, to o niczym innym nie myślałem, tylko żeby iść tam i sobie poleżeć i zapomniałem naprawić kuchenkę i teraz makaron musimy wstawić, a nie ma gdzie. Jeden palnik nie działa po prostu. A co się stało? Mleko popsuło. Mleko popsuło. Mleko wykipiało i gdzieś tam sobie wpadło pod. No i jest tragedia po prostu. Trochę tam wleciało i zatkało dyszę, tak? No, dysza cała uklejona, śrubka mi się prawie ukręciła. Tutaj od tego... No nie ukręciła się, no, się odkręciła. Nie wiem jak ją wkręcę, ale zobaczymy. Dobra, dawaj Monia, próba generalna. No, perfekto. Yes. Będzie makaron. A, jeszcze śruba chowa. Ta, ja to zrobię. A to tu trzeba jeszcze trafić, nie? Ja to zrobię. A, bo to trzeba tu. I tu. A. Kiedy masz fajne efekty dźwiękowe. Co? Czego one tu idą? Takie duże, nie? No. To są dziki? Może to są... Trochę? Nie, no dziki, no. No jestem niezmiernie wdzięczny naszym pieskom, że nas obroniły przed dzikami. Dobre psinki, trzeba im zaraz wody nalać i jakąś kolację przygotować. No kurde, tego to jeszcze nie było. Jak Monika, wrażenia po spotkaniu z dzikami? Ja zdrętwiałam cała. No miejscówka jest super i pewnie tutaj troszeczkę pokoczujemy sobie, bo pogoda ma być przez najbliższe kilka dni no 26 stopni. Iście także, afrykańska. No, iście afrykańska, także będziemy odpoczywać, ale niedługo już lecimy w głąb lądu, także bądźcie z nami. No, a dzisiaj już Wam dziękujemy. Zapraszamy do subskrypcji, jeśli ktoś nie subskrybuje naszego kanału. Dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz i do zobaczenia w następnym filmie. Hej! Trzymajcie się, hej!